Po utworzeniu fundamentów Imperium podczas wojen klonów, Imperator Palpatine szybko i zdecydowanie przystąpił do ich rozbudowy po deklaracji nowego porządku. Powołani przez Palpatina w czasie wojny, gubernatorzy generałowie byli teraz permanentną klasą regionalnych gubernatorów, odpowiedzialnych za utrzymanie pokoju, zarządzanie zasobami militarnymi Imperium i przestrzeganie doktryn nowego porządku. Palpatine przyjął pojednawczy ton podczas pierwszych spotkań z przewodniczącymi Senatu, zapewniając, że nie zamierza rozwiązywać tego organu ustawodawczego i nie będzie szukał jego rady przy uchwalaniu nowych praw. Jednakże ostrzegł on również, że jego decyzje będą odtąd ostateczne. Imperialne dekrety będą wydawane bez przeprowadzania debat, postępowań sądowych, odwołań senatorów czy dyskusji na temat konstytucyjnych przepisów. Ci, którzy byli skłonni protestować, niewątpliwie zastanowili się nad losem 63 senatorów, których wcześniej aresztowano pod zarzutem prowadzenia spisku i zdrady. Choć Senat istniał jeszcze przez wiele lat, senatorowie nie mieli już wpływu na siły zbrojne w swoich sektorach, ani jakiejkolwiek zdolności ustawodawczej do kształtowania imperialnej polityki. Po wprowadzeniu w życie dekretu o zarządzaniu sektorami, sfrustrowana Mon Mothma z Chandrilli zauważyła, że Senat praktycznie przestał istnieć. W rzeczywistości armie sektorowe zorganizowane do walki w wojnach klonów nadal funkcjonowały, a odpowiedzialność za ich wspieranie spadła nie na Senat, a na 20 najpotężniejszych nowych gubernatorów regionalnych. Granice sektorów podczas wojen klonów były dostosowane do rozkazów marynarki wojennej i zmieniały się zgodnie z priorytetami Imperium, powiększając się lub całkowicie zanikając. Tarkin zasugerował reorganizację systemu nadzorców, która obejmowała koncepcję elastycznych sektorów priorytetowych, w których Imperium prowadziło aktywne kampanie wojskowe lub realizowało specjalne projekty. Gdy plan Tarkina został zaakceptowany, nadinspektorzy stali się stałą częścią Imperium, a kontrolujący ich mofowie, w tym Tarkin, otrzymali nową rangę Wielkiego Mofa. Większość megakorporacji i gildii, które wspierały separatystów, przestała istnieć, gdyż Imperium poddało je nacjonalizacji lub zmusiło do zawarcia traktatów, na mocy których ich udziały zostały przekazane lojalistycznym korporacjom, takim jak Quad Drive Yards czy Sienar Fleet Systems. Zgodnie z sugestią ambitnego barona Ormana Tage, korporacje sprzymierzone z separatystami zostały pozbawione swoich udziałów w sektorze korporacyjnym. Rozbudowany zarząd sektora korporacyjnego został stworzony w celu nagradzania lojalistycznych przedsiębiorstw. Megakorporacje wierne Imperium stały się znacznie bogatsze, ale los tych, którzy poparli separatystów, stanowił lekcję poglądową na temat niebezpieczeństw związanych z przeciwstawianiem się Palpatinowi. Wkrótce wprowadzono też inne zmiany. Wywiad Republiki stał się wywiadem imperialnym, znanym jako Ubiktorat. Większość ministerstw dawnej Republiki podlegała Palpatinowi i jego głównym doradcą za pośrednictwem komisji do spraw utrzymania Nowego Ładu, której zadaniem były nie tylko administracyjne funkcje rządu, ale także nadzór artystyczny i edukacja młodzieży. Dostęp do Holonetu został ograniczony, natomiast samo Coruscant stało się znane jako imperialna stolica. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.